Co, Mireczku? Znowu wściekły dzisiaj, co? Nie, pytam, bo patrzę, że znowu tobie ta żyłka wokół się czerwona robi. Wściekły stoisz, co? Klientów nie ma? Nie masz co robić, nudzi ci się? Nudzi ci się? Robotę ci znaleźć? Na regały możesz wykładać, jak ci mało roboty. Kochaniutki ty, no. No ty się weź, dzisiaj trochę szybciej kasuj. Bo ja patrzę, że ty się opierniczałeś ostatnio. Zobacz, czeka już pan do ciebie. Kasuj. Czekaj, zamknę kasę. No, zamknięte, do Mireczka, bo Mireczek ma mało roboty. Widzowie, witam was bardzo serdecznie. Przepraszam, że tak się nadarłam na początku na Mirasa. Powiem wam, no ogólnie to jestem dzisiaj wściekła. Miałam już nie nagrywać, bo dzisiaj o godzinie, za chwilę tak naprawdę, za 2 godziny, no jadę już na weekend, bo gdy to nagrywam, to mam piątek, no i jadę tam na weekend do rodziny i w ogóle. No i słuchajcie, wychodzę dzisiaj rano z mieszkania o godzinie 8, a patrzę, jakiś, używałbym tutaj co najmniej 67 słów niecenzuralnych, gdyby nie fakt, że prowadzę content family friendly i bardzo lubię to, że po prostu moje filmy są zachowane w kulturze. Jakiś zarysował mój samochód. Słuchajcie, takie które nie umieją parkować, powinny w ogóle mieć usunięte prawo jazdy, takie tak wam powiem. Zarysował mi samochód i pojechał w no. A najgorsza jest ta sytuacja, że słuchajcie, swój samochód zostawiłam, bo on, no bo tam mam, muszę jakieś tam uszczelki wymienić i tak dalej, no i samochód jest u mechanika. A ten samochód, żebym pożyczyła od rodziców i po prostu jakiś zwykły zajechał i mi zarysował samochód. Dobra, sorry, już się opanowuję. Będę musiała to powycinać wszystko, cholera, bo... No wściekłem się. I tobie się, Mireczku, za to dostanie dzisiaj! No. Cholera, ten Mirek, kurde, może jako za mocno jadę. Może ja z nim za mocno lecę, że tak powiem, ale... No muszę się na kimś wyżyć. I zobaczcie, ale tak szczerze... Już teraz tak poza, wiecie, dercie mordy i w ogóle... No jest to lipna sytuacja. Bo ja uważam, że, no wiecie, każdemu może się zdarzyć... Kurde, ludzka rzecz, wiecie, coś zniszczyć. Ja na przykład w tamtym tygodniu 2 talerze pobiłam. I Julia się wściekła. No ale kurde, no zdarza się, czasami coś wypadnie z ręki. Tak samo ci jazda samochodem, no. Możesz się zagapić, możesz tam coś przyhaczyć. Ale kurde, no ludzie. Bierzmy odpowiedzialność za swoje czyny, tak. Jak coś odwalimy, no to kurde, no. Przecież ja nie miałem problemu. Zahaczył, spoko. Niech napisze swój numer telefonu, skontaktujemy się, dogadamy. A nie no, chłop zahacza, kurde, samochód, jedzie w cholerę. No, 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 no lipna sytuacja, ale dobra, już. Ja nie masz co tam unosić. Było, minęło, trudno. Stało się. Walić go. Niech mu Pan Bóg wynagrodzi. Tak, tak powiem, w ten sposób. Już tutaj bez unoszenia się, bo montować później te filmy i wycinać to też nie miło. No, z racji, że jestem wściekła, przynajmniej odcinek se nagram. Bo miało być już, nie być dziś odcinka, co siedziałam, montowałam, ale mówię, nie, muszę z kimś pogadać. Tą sytuację trzeba wyjaśnić, trzeba to ludziom opowiedzieć, jak jest chodzą po ziemi, tak? Wiecie, o co chodzi. No dobra, przepraszam, od tej pory obiecuję, jedyne krzyki jakie będą, to dla ciebie, Mireczku! Robota, szybciej, szybciej, ludzie czekają, machaj tymi rękami, raz, raz, raz! No, u mnie na kasie to wiesz jak jest, jest tak o, cyk, 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 a u ciebie pyk, 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 mozolne ruchy, co ty jakieś spowolnione tempo masz, człowieku?
Cholera, przecież ja mu 80 dniówki płacę. To on powinien papierniczać, rozumiesz? Jak motorek powinien latać. A on nie wiem, on ma czas, on chilluje bomby. Słuchaj, u was też te pracowniki takie nadęte chodzą? No, czas na wszystko, słuchaj, tylko nie na robotę. Tylko nie na to, co trzeba. Teraz to się czuję jak taki ojciec trochę. Jak zawsze, wiesz? Ojciec zawsze gada. Dobra, co ja tu nam zamawiałam? Herbatka, dobra. Trzeba nastawiać, ale musicie przyznać, ludziska, że no wściekliście się na taką sytuację. Nie ma co gadać, tu się nie ma co z ciebie świętego robić. Wychodzisz ze skałupy zadowolony, 8 rano, patrzysz, pajac jakiś zarysował. No, się nie wściekniesz? Masz już tu na głowie, że osecilujesz bombę, że tu sobie zmontujesz odcinek, tu to, a patrzysz i później wścieknięty pół dnia chodzisz. No ale jakiś plus z tego wyniknął, przynajmniej odcinek se nagram, żeby się wyżyć. Taka prawda. Dobra, pyk. Jeszcze oleje podokładać. Kurde, powiem wam, że ja bym woliła se na kasie siedzieć, jak te produkty ustawiać. Bym wolała mieć jakiegoś tego restockera, czy jak to się tam nazywa, wynajętego, niż kasjera. Bo ja na kasie, ja się świetnie odnajduję. Ja klienta se oszukam, ja klienta se tu pogadam, tu zagadam. A tutaj to dużo roboty, człowiek się nalatać musi tylko. No ale trudno, no. Coś robić trzeba. Czekaj, mleczka jeszcze dołożymy. A, już nie zdążę zamówić, bo już koniec dnia. No dobra, trudno. To podokładam to, co mam. Swoją drogą to puste, puste. Tu by się przydał w sklepie jakiś śmietnik, a nie, że ja muszę wychodzić na zewnątrz. Trochę mnie to frustruje. No kurde no! Jest po 9:00, zamykamy sklep. Proszę opuścić pomieszczenie natychmiast. Kurde, ale też mi tak żal trochę zamknąć, jak oni jeszcze przychodzą. A, dobra, niech przychodzą, niech powykupują jeszcze coś. A ja se tu w tym czasie podokładam to, co mam i dobra. I to jeszcze podokładajmy. W ten sposób. To jest woda, ale też możemy podokładać, bo patrzcie, że kupili chyba przed chwilą. Dobra, siup. Trzeba będzie tych regałów. Dzisiejszy cel to na pewno tych regałów trochę podokupować. My, może dzisiaj właśnie zrobimy sobie taki dłuższy odcinek. To byśmy pokupowali parę tych regałów. Może byśmy tu już rządki jakieś takie zrobili. Może chociaż tutaj tak częściowo. O. I bym chciała kupić sobie te dodatkowe jakieś licencje. Zobaczcie. Na towary. Czekaj. Management. O! Tutaj licencje na produkty. Ja wiem, że mnie na to stać w ogóle, ale ja zanim to zrobię, to chcę najpierw sobie te półki podokupować. Dobra. Kończymy ten dzień. Jak jakiś tuman znalazł jakiś za drogi produkt? Powiedzcie mi. Chleb, herbata i woda. Trzeba podnieść ceny. Dobra, 2,80 dajemy. Herbata. Kurde, ale to i tak za dużo. Dobra, 6,30 damy. Cholera, 6,30. I woda. Czekaj, herba, a, chleb. No to i tak jest dobrze, dobra. Otwieramy sklepik, cyk. Co zamówić, mąkę. Wiecie co, zamówię tak, jajka, dwa razy, pyk, czekaj, jajka, nawet trzy razy, serek, chleb mamy, to mamy, olej, makaron, to trzy razy, dobra, olej, makaron, to trzy razy, i jeszcze cukier, o. Dobra, i od razu sobie to poukładamy. I wiecie co? Pozmieniamy może sobie trochę te ceny. Podwyższmy trochę ceny. Tak jak mi tam gadaliście, żeby dawać trochę więcej niż te marketowe ceny, no nie?
trochę więcej. Zawsze tam jakiś dodatkowy zarobek. Tu jest i tak więcej, dobra. Tu i tak jest więcej. Tutaj damy 3,45. Tutaj damy 4,1. Tu jest więcej, tak. Tu damy 3,50. Tutaj to jest za dużo. 2,3 damy. Tutaj, tu jest za mało. 10,40 trzeba dać. No, żeby większy zarobek się, dobra. I teraz jest ładnie, dobra, powypakowujmy te nasze rzeczy. No dzisiaj taki główny cel właśnie, żeby tu trochę zarobku ubić. Wy mi gadaliście, że warto czasem te ceny jednak zwiększyć, żeby tych klientów trochę przestraszyć. Dobra, cynik. Znaczy chodzi o to, żeby więcej zarobić, po prostu sorry, ja już tak pletę, bo kurde, zmęczona jestem, zła jestem, aj. Dobra, sera, mamy fulla na razie, tu postawimy paciółkę. Makaroniku dostawmy i odstawmy, tak, dobra. Co tutaj jest? Cukier. Dobra, cukru to też dużo wykupione nie jest, ale postawmy sobie na zapas. Ja lubię mieć dużo na półkach. Dobra. Pyk, pyk. O, tych jajek to aż zabrakło jeszcze. Ale ja chyba dwie paczki kupiłam jajek, czy nie? No miałam przynajmniej taki zamiar. Ale czy kupiłam? Teraz pewności nie mam. A tak, kupiłam 3. Dobra, to luksus. I zaraz ja Mireczkowi, jakbym tu powypakowywała, ceny już poogarniane, to mogę Mireczkowi w sumie pomóc. Chociaż na razie też takiego dużego ruchu nie ma, żeby on tu nie dawał rady. Mimo, że on te ruchy to ma takie, wiecie, spowolnione. Dobra, i olej jeszcze, pyk, pyk. Ale oleju dużo nie wykupione. No i dobra, i mamy w sumie spokój. Jeszcze na dobrą sprawę można zamówić dwie kawki. Bo kawki są teraz w dobrej cenie, także warto było je by tutaj poustawiać. Ciekawe jak te właśnie nowsze produkty, na nich pewnie będziemy zarabiać więcej. Dlatego warto już by było te licencje sobie poogarniać. No ale póki co nie mielibyśmy nawet regałów, żeby to poustawiać. Więc tak wszystko na spokojnie. Dobra, zapraszam do kasy! Zapraszam do kasy! Otwarta kasa! Zapraszam! Dzień dobry. Co, u pana ser tylko? A ma pan może ten kartę Grażynki? Nie mam? Dobra. 3 dolarki reszty dla pana. Zapraszam ponownie. Dzień dobry! Co? Co pan będzie grzanki robił pewnie? Co na oleju jakieś? No. To tak, dobra, tyle dla pana. Zapraszam pana ogólnie ponownie często do mojego sklepu, bo tu często są oferty. Ja często wystawiam produkty drożej niż w ogóle w innych sklepach. Tu się opyla. Proszę pana, a jak pan zrobić duże zakupy, to nawet resztę panu za małą wydam. Także jest luks, jest git, polecaj pan. Rodzinie pan poleć, znajomym wszystkim. Dobra, do widzenia, to wszystko. Widzicie, widzowie, żarty żartami, ale marketing trzeba robić w międzyczasie. Czekaj, Miraskowi powiem. Mirasek, gadaj do klientów, marketing rób, opowiadaj o sklepie, pytaj o kartę Grażyny. Wiesz, tu jest cholera ruch, tak? Tu trzeba robić marketing, a nie, że tu u ciebie tylko oko czerwone się robi i ty wściekły stoisz na burmuszony i nawet nie powiesz. No weźmy się tu w lampę, zaradam. No. Zapraszam do kasy! Otwarta! Zapraszam! Kasa otwarta! No patrz, do Mirasa wolą chodzić. Proszę pana! Zapraszam pana do kasy! Czy człowiek nie wścieknie? Ej, a kiedy będę mogła tego Ristokera zamówić? Hearing? 15 level? Ale... To my potrzebujemy tego, storage, czyli magazynu. Za 800. Nie, to mam to w dupie. To ja sobie będę sama produkty układała.
No bo co, oni tylko z magazynu umieją, nie? Nosić. A do magazynu i tak sama muszę ponosić. To w dupie to. Panie! Do kasy pana zapraszam. Ja oddaję resztę, obiecuję. Czasami. No patrz, gdzie on tu mieści wszystko? Panie, idź pan do Mirasa, mnie się nie chce pana kasować, pan za dużo rzeczy ma. O Jezu, dobra, skasuję. Widzisz, Miras, tak się klika! Na denty, ty. No, karta, ja nie tej Grażynki jest u pana. A polecam panu preparat na zakola. Kawa teraz w dobrej cenie jest. Kawą pan nasmarowujesz i za kola niknął. Nie? No dobra, to dziękuję. Zapraszam pana ponownie. Dzień dobry, pan wystrojony, pewnie co dzisiaj? Na randkę pan idzie, co? No bez reszty, nie chcesz pan już gadać. Dobra, do widzenia. Wie pan, wszyscy tacy cholera rozmowni do mnie przychodzą. Wszyscy oby tylko pogadać. Bo... mnie to ludzie, wie pan, cenią za to, że ja tak porozmawiam z klientem. A, już pan idzie. Do widzenia. Pan trochę psityty. Do widzenia. Muśka, tutaj tego biznesmen. Co, kawa pewnie tam do biura? Do firmy kupowana, co? Tam pewnie... pewnie kobiety to się za panem oglądają. Co, Mirasku? Mało klientów z wieczora, nie? Ale tobie to pewnie pasuje, bo ty i tak stoisz się w jedny punkt patrzysz. Jak ten gamoń. Widzę twoje gałki od środka, Miras. Wiedziałeś, że z tyłu też w gałkach ocznych masz takie czerwone żyły? To nie to tylko, że z wierzchu. Normalnie z tyłu w gałce ocznych też masz takie czerwone. Czekaj, zobaczcie, czy ty dobrze nabijasz. Kartunio tu dla pana skasuj. No, dobrze mi raz. Ale dzisiaj zarobili, co? No ja to z tysiaka, a ty 8 dych jak zawsze. Wiesz... masz ten plus, że przynajmniej ryzyka nie ponosisz. Zawsze masz pewność, że 8 dych zarobisz. A ja nigdy nie wiem. Ja w stresie. Nie wiem, czy danego dnia zarobię 500, czy 800, czy 1000 i się stresuję. A mało tego, jeszcze w międzyczasie jakaś menda mi samochód przerysowała. Rozumiesz to mi raz? Ty to na piekotę chodzisz do roboty. No, to jedyne kto ci może przerysować, to tu wiesz, po dupie cię jakoś zarysuje, albo coś. Dobra, bo się wściekłam, aż się zaplułam. Nie, widzisz mi raz, zarobiłam tylko 475. O, olej poszedł do góry i herbata spadła. Czekaj, olej. O, oferta, dobra, 4,20, a herbatka spadła. Raptownie spadła, ale jaja. Dobra, trudno. Sklep otwarty. Czekajcie, póki nie ma klientów, to ja podokładam. Siup. Na razie mi raz obsłuży, ja zamknę kasę, czekajcie. O. Albo nie, nie będę zamykała. Zapraszam do kasy. Trudno, najwyżej poczekają. Miras, a może tobie jakiego tego chcesz, co? Jako kawę ci coś, to se kup! Dobra, pyk. Myślicie, że starczy tych produktów na dzisiaj, czy zamawiać? Kurde, może starczy. Może dzisiaj byśmy sobie na spokojnie na kasie posiedzieli. Dla odmiany, bo to już człowiek nie pamięta, jak to było za dobrych czasów. Jak się pracowników nie miało, jak się samemu robiło tego. Człowiek zapomina, jak to było, dobre czasy. Do złego to się człowiek przyzwyczaja. Kurde, ale powiem wam, ten ser to szybko wykupują, kurcie. Muszę tutaj ser dobry sprzedawać, jak tak, jak tylu chętnych jest. O, ile wody kupili. Kurde, a może ja bym zaczęła biznes robić i zamiast to wodę zamawiać, to ja bym kranówki nalewała. Bo kurde, z kamieniem, to jak ja zacznę ludziom sprzedawać, a oni później przyjdą z rachunkiem, że im się nerki zatkały, to też nie będzie ciekawie.
Dobra, no trudno. Zobaczcie, jacy te ludzie usadni. Umirasa kasa pusta, ale oni do grażyny! Bo oni pogadać ze mną chcą, bo oni wiedzą, że jak oni się do mnie w kasę ustawią, to że słówko można zamienić, na randkę zaprosić. Wiecie, oni mnie znają z tej dobrej strony. To ja ich miło przyjmę. Dzień dobry! Grażynka z tej strony, marketerka! Czy jest może karta? Nie ma? Dobra. Także rabatu dziś nie będzie. Ale przynajmniej na resztę pana nie oszukam, bo gotowca pan dał. Dziękuję i zapraszam ponownie. Proszę zostawić subskrypcję na kanale Janina oraz łapeczkę w górze. Do widzenia. Zapraszam do kasy! Ja też zastanawiam, jak ja tak drę mordę. No bo na nagraniu tak mocno tego nie słychać, bo to jest ściszone i w ogóle. Ale ja się zastanawiam, co ci sąsiedzi o mnie myślą. No pewnie gadają pierdzielnięta, opętana, niesensna. Ale ja wam powiem, ja się tym nie przejmuję. Co się tam będę przejmowała? Jak myślą, że głupia, to nie chcę myślą. Co tam? Nie moja sprawa. Jak to mówię, słuchajcie. Niech się wstydzi ten, kto widzi. A ten, kto nie widzi, to się nie wstydzi. Wolność Tomku w swoim domku, jak to mówią. Co ja mam? Kurde, siedzę w domu, to ja mam, że tak powiem, po cichu chodzić, po cichu gadać. Odcinek mam szeptem, może nagrywać, bo ktoś chce pomyśleć, a nie sens. No, a niech se myśli. Ale ogólnie nie wiem, czy pamiętacie. No, stali widzowie to wiedzą. Ostatnio co miałem ten taki tatuaż tu na szyi, no nie? No to, to nie jest prawdziwy, to nie był prawdziwy tatuaż, tylko se zamówiłam taki, to się nazywa, nie wiem, półpermanentny, coś w tym stylu. I to jest jakiś taki tatuaż, który on się tak jakby go nakleja i on się później trzyma, on się w ogóle nie zdrapuje ani nic. Tylko stopniowo później blednie, 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 aż zniknie. Ale zdrapywać się coś się nie da. Zmyć się go w żaden sposób też nie da. Bo próbowałem. Bo wstyd mi było chodzić, cholera, po mieście z tym rozmazanym tatuażem na pół szyi. Jak debilka. No i powiem wam, miałam taką sytuację, wychodzę do tej z klatki i taka starsza piareczka patrzy się. No i wiecie, na klatce kultura tego wymaga, się tam mówi dzień dobry. A ona na mnie patrzy jak na niesensika. Odpowiedziała ty dzień dobry, spuściła głowę i se poszła. Ja się tak kurczę, trochę dziwnie poczęła. Może ona tak właśnie na ten tatuaż spojrzała, że kurde, jaka niesensna. I więcej już się nie zrobię takiego tatuażu, a mam jeszcze dużo do zrobienia, ale nie zrobię, bo teraz się wstydzę. To tak samo, kurczę, te moje dercie ludzie słyszą i se myślą. Zełbę mnie tak. Ale co tam, trudno. Dobra, już was obsługuję, sekunda. Miałam historię do opowiedzenia. Czekaj pan, muszę światło zapalić, bo nie widzę pieniędzy. Reszty 9. 80, dziękuję. 32, 30, dziękuję. O, tylko tyle. Dziękuję. 45. 40, dziękuję. No kurde, tyle reszty, pani, mnie banknotów zabraknie. Do widzenia. Co tam, Mirasek, obsługuj, obsługuj. Nie ma co tu czekać. Ja zaraz zakupy muszę Miras zrobić. Także ty tam się uwijaj. No panie, co pan byś tu po jednej rzeczy kupował? O, tu grubsze zakupy, patrzcie. Dziękuję, do widzenia. No i dobra, mamy trochę kasy, słuchajcie. Czas najwyższy byłoby zamówić.
Ej, a co to jest co? A, bo to do magazynu pewno. No raczej tak. Dobra, zamawiamy to. 4 półki zamawiam. Nie mam klienta, nie mam. Ja tak myślę, żeby te półki może... Kurczę. A może ja bym zamówiła tu... Są jakieś takie małe półki? Nie ma. No bo tu nie zmieści się, co nie? No nie wiem, dobra, czekajcie. No jakbym tak spróbowała, to... Nie no, nie ma szans. Chyba, że pod sko... Nie, pod skosem bez sensu. Dobra, to chyba zrobię tak, że po prostu na razie niech jest tak. No a później się ten sklep trochę powiększy, to się jakoś inaczej będzie to meblować. Później może byśmy takie tu regały zrobili w tą stronę jakby. No nie wiem. Dobra, się później będzie myślało nad tym. Chociaż może na razie bym zrobiła... Nie wiem, ale miejsca będzie mało, kurde, to będzie takie nieprzejrzyste strasznie. Jezu, jak ja się wkurzam. Dobra, zrobię tak, trudno. Ale nie, no bo tu ludzie w kolejkę się ustawiają. O kurcze, blade. Dobra, zrobię tak. Ja wiem, na razie to nie wygląda w ogóle fajnie, ale to nie ma wyglądać fajnie, to ma być po prostu biznes. To nawet nie ma być praktyczne, tak wam powiem. No bo, no nie oszukujmy się, praktyczne to nie jest. Czekaj, no i powiedzmy to, jak ja teraz to mogę postawić. Na to bym mogła w sumie tu postawić. No nie no. No jak gówno to wygląda. No dobra, to trzeba i tak będzie przestawiać przecież, no bo tak nie może być. Dobra, a to jak mogę? No tego to w ogóle nie mogę. Jezu. Chyba, że tak. Dobra, no na razie jakoś będzie działało. Nie? No nie no. Gówno to wygląda jak gówno. Chyba, że... Na razie bym wzięła, może czekaj. Na razie bym wzięła może to... Postawiła tak, bo i tak nie mamy przecież tam dostępu, no nie? A później się to przestawi. Dobra, i niech stoi. Na razie te drzwi niepotrzebne, bo to są do magazynu. Dobra, czekaj, panie, obsłużymy. Sorry, baba. Ja musiała tu ogarnąć sprawę. Dzięki bardzo, do widzenia. No i co? I co? I co? No na razie, no tak, no właśnie, o to chodzi. Czekaj, i weźmiemy sobie... Kurde, bo ja mam też te rachunki do opłacenia. Na razie bym to może zostawiła. Na za co to rachunek? 30 groszy. Nie wiem. Dobra. A to wynajem. Ale dobra. Wiecie co? Zrobimy tak. No bo tej sekcji na razie większej nie kupię, żeby powiększyć market. No bo to się nie opyla. A zresztą nie, znaczy opyla się, ale nie mam kasy. Ale może bym kupiła tą licencję na produkty. I tu mamy sól, ryż, spaghetti, znaczy ten, makaron na spaghetti. Oliwa z oliwek, flour to nie wiem co to jest.
i peanut butter, no to masło orzechowe. Dobra, kupujemy to i zawsze jakieś te produkty nowe się pozamawia. Czekajcie, ja zamknę kasę i zakończymy dzień, otworzymy kolejny. Ceny, tak. No i nie wiem, cukier spadł z ceną, mamy za piątkę go. To podwyższyło się ceną, damy za 4,60. O cholera. 4,60. Otwórzmy sklep. I co tam jeszcze było? Ser, tak? 3,90 damy. O, ładnie. No i trzeba tak produkty pozamawiać na pewno. Szybko, zanim ludzie przyjdą, będą szukać. Tylko my nie mamy kasy za dużo. Cholera! My nie mamy całkiem kasy. No to dupa. Nie zamówimy. Dobra, jedną rzecz mogę zamówić. Albo czekaj, zamówmy jakieś tańsze. Albo dobra, no zamówię na razie te peanut butter. I zaraz ludzie przy... Dupa, nie zamówię tego, bo za drogie. Dobra, to wiecie co? Zamówimy coś taniego. Sól. No i sól. Sól tylko zamówimy, na to mnie stać. Dobra, i sól damy sobie, no nie wiem. Przykładowo, gdzie może być sól? No dobra, niech jest tu. Dobra. Rozłożymy sobie ogólnie cały regał tą solą, niech już jest. A, spoko, że ceny nie ustawiłam, frajerzy, a wy już sobie bierzecie. Za darmo. No. Debile. Nie widzisz, że ceny nie ma podanej. To po co tą łapę wyciągać? Brudacie. Człowieku, nie mogłeś znaleźć, bo nie kupiłam tego jeszcze. Wróćcie, zaraz kupię. Wielce obrażony, kolejny, o. Oliwy z oliwek nie znalazł. Za co mam tę oliwę kupić? Garniturku. Cholera, ceny nie ustawiłam. Ej. Pięć... 80! Za te wasze głupie gadki! Popieprzone. Dobra, co mam zamówić teraz? To... 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 I to... Kasuj tam szybciej, bo kasy mi brakuje! Mirek! Dzięki. Następnym razem się pośpiesz, jak do ciebie mówię. Dobra, spaghetti gdzie ustawimy? Wiecie co? Najbardziej to by mi pasowało tu dać spaghetti. Bo tu jest olej. Poczekaj, a co my tu jeszcze mamy? Ryż. Dobra, to inaczej, damy tak. Dobra, dajemy ryż. A obok ryżu damy spaghetti. A tu obok mu... Dobra, to nie musi być tak wszystko parzyście. Tak ładniej w ogóle. Kurde, ale oliwa z oliwek by pasowała tu z olejem. Dobra, dajemy tu oliwę z oliwek. Przemieszczamy produkty, bo mnie to będzie razić w oczy. Za szóstkę. Czekaj, tu ceny nie ustawiłam. Za siódemkę. 7,20. Kurde, te produkty już drogie zaczynają być. To mi się podoba. Dobra, i teraz tak. Tu mamy ryż.
A tu mąka, no gdzie mąka koło tego? Tu by się przydało dać mąkę. A cukier byśmy dali z solą. O, właśnie. Dobra, to ja zamówię jeden cukier, żeby mieć pudełko. Gdzie on jest? Cukier, o. I se zamówię, żeby mieć pudełko i byśmy dali go tu z solą. Czyli tu, dobra. Cukier, pyk. Tu go damy. I teraz tak, to mogę zebrać? Nie mogę. To? Nie mogę. Dobra, czyli muszę... A mąka? Dobra, mąka by została. A co chcę dać? A to mogę? Nie mogę. To... O, to mogę. I teraz tak, do oleju pójdzie oliwa. A to makaron. Bym chciała dać ze spaghetti. A spaghetti zamówiłam? Chyba nie. Dobra, to na razie dam tu makaron. Pyk. W ten sposób. Niech tu jest makaron. A tu oliwa z oliwek. Okej. A to mogę zebrać? Nie mogę. Czyli poczekaj. Cukier tu zostaje? Nie. Cukier dajemy tu. Tu mogę zebrać cukier? Mogę. Dobra, i dajemy tu. Dobra, resztę. Tu. Dobra, i czekaj, cyk, światło. Ja muszę to poporządkować wszystko. I teraz jak tu mam cukier i sól. A gdzie dam to? Poczekaj, bo tu mam... ryż. Tu mam mąkę, ale ja bym chciała tą mąkę. Dobra, czekaj, zamówię. Mogę jeszcze? Mogę. Dobra, zamówię wszystkiego po trochu jeszcze. Cyk. I teraz tak. Mąkę o tą. Nie, to jest mąka, tak? Dobra, mąka, to jest mąka, to jest. Dobra, i daję ją tu. Od razu to przeniosę. Cyk. Żeby było ładnie posortowane. Dobra. Gabeć. I teraz to jest spaghetti. Spaghetti damy z... z makaronem tu. Dobra, mam jeszcze gdzieś spaghetti? Nie mam. A to mogę tu spakować? Nie mogę. Dobra, to jest oliwa z oliwek. I oliwę z oliwek dajemy tu. I od razu mogę przenieść. A nie, już nie mam tu nigdzie. Okej. Okay. Ładnie. I teraz tak. Sól dajemy z cukrem. Okej. Okay. A to mogę, nie mogę. Dobra. I teraz tak. Tu mamy mąkę. Co to jest? Nie, to jest ryż. Czyli może ryż byśmy dali? Dobra, ryż damy na tą półkę obok. O tu. Żeby się meczowało. O tak, damy ryż. Dobra. Pyk. I tu mamy to. Tylko gdzie ja mogę to dać? Koło czego mogę dać masło? No nie wiem. Masło by pasowało koło chleba. A tu koło mleka by pasowały ciokapiki. Właśnie. Tu by pasowało masło. Czekaj, ciokapiki. Mogę w to? Nie mogę. Dobra, a w duży karton? Mogę. Super, dobra. I tu damy ciokapiki. Lups. Siup, siup, siup. Dobra. Dobra, i fajnie. I teraz koło... Dobra, sklep możemy za... Dobra, to wiecie co? Zakończymy sobie dzień. Widzicie, tych 13 produktów nie znaleźli. Spadło mleko... Nie, mleko wzrosło, ser spadł. Dobra, czyli mleko... To i tak jest git. A ser... 3,70 to i tak jest git, okej. I teraz tak, tutaj będzie oto... Dobra. To cofnijmy.
ten sposób, dobra. Pyk, to wyrzućmy. I teraz tu mamy spaghetti. I spaghetti dajemy tu. Dobra, Lux, otwórzmy sklep. W ogóle tylko tych produktów też mamy mało teraz. Ja muszę zamówić dosłownie wszystko. Wszystkiego nam brakuje. No ale ładnie jest posortowane. I zobaczcie. Mąka Supreme i mąka Master Flour. Bo to jest mąka, co nie? Tylko to jest jakaś tam, nie wiem, jęczmienna, bo coś pewnie, a to jest na przykład pszeniczna. No, załóżmy. Albo nie, to jest klasyczna, a to jest Supreme, czyli premium. No, bo droższa, widzicie. 4,69, a tu 7. No to taka, wiecie. Tu mamy cukier, sól, tu mamy olej i oliwę z oliwek. Tu mamy chleb, od razu można posmarować masłem, oby nie w sklepie. I mamy jaja i mamy też od razu wodę. Tu mamy masło i mamy, znaczy mamy ser i od razu mamy mleko. Mleko od razu do czokapików, można nasypać ryżu, a nawet można pomieszać z makaronem albo ze spaghetti. Do tego można wypić kawę albo herbatę. Widzicie, u mnie to jest wszystko po prostu zrobione luks. Który produkt nie ma ustawionej ceny? Ej, ej, ej! Bo coś kupili bez ceny. Cholera, spaghetti. Za 7. No dobra, trudno. Musimy iść na zakupy. Duże. Od razu mówię. Tylko kurde, no weź zrób duże zakupy, jak nie masz kasy. Dobra, po kolei. Wszystko. Mamy 300, dobra, 300. No to jakieś te zakupy można zrobić niby. Dobra, cyk, cyk. Mamy już 220 nabite, kawa jeszcze. To 340. Dobra, to na pewno trzeba, nawet 3. Oj, kurczę, max. Dobra, tego dużo trzeba. To trzeba, to trzeba. Tego trzeba, to trzeba i to trzeba. No i nie ma kasy. Nie ma kasy! No jak ja mam się nie wściekać? Jak? O, dobra, jest. Pyk. I teraz tak. Ty se tam rób. Ja muszę układać i to kurde wpędzie. Bo ludzie przychodzą, wykupują. I wiesz, i zara nie będzie. Jak to mówią. Ale zarymowałam. No. Dobra, cyk, co tu chlebek? Chlebka akurat trochę jest. No bo chleb tak szybko akurat w moim sklepie się nie wyprzedaje. Ale to może dlatego, że ja po prostu sprzedaję chleb suchy. Chleb suszony, ja na to mówię. No czokapiki. Kurde, akurat podnoszę takie rzeczy, które nie są aż tak mocno wyczerpane. Cholera. Dobra, muszę masło orzechowe jeszcze wziąć. Dobra. Kurde, widzicie ile tych kartonów trzeba się nanosić? No i tak naprawdę później będziemy mieli tego restockera, czy jak to się tam nazywa. No to on nam będzie to wszystko ogarniał, będzie nam to wszystko nosił. Ale, prawdę mówiąc, to do tego magazynu, z tego co mi się wydaje, no nie wiem, tak myślę. No to raczej też będziemy musieli my nosić to. Także to też nie będzie tak wszystko kolorowo, nie? Też tej roboty będzie, ten człowiek tak jednak zabiegany cały czas, całe życie, ale... Ważne, że się biznes kręci, jak to mówią, prawda? Ważne, że się biznes kręci. Dobra, ale my sobie tu uzupełnimy. To Miruś nam trochę kasy nabije z tych sprzedaży. I będziemy mogli sobie domówić trochę tych rzeczy. Dobra, pyk. No, olej akurat już pełny, więc oleju nie będziemy musieli zamawiać. O, chlebka jeszcze trochę jest. Dobra, to dosypiemy. A pani to się zastanawia? Czy kupuje? Kurde, kasy pełne, oni nie mogą obsłużyć się. Dobra, czekajcie, wskoczę na kasę na szybko. Zapraszam do kasy, zapraszam! 14, 40, dziękuję. Gotóweczką. 24. 28, dziękuję.
Dziękuję! O, spaghetti! Pierwszy raz ktoś kupuje ode mnie spaghetti! Może dlatego, że od 2 dni pierwszy raz jestem na kasie! Dobra, zamykam kasę. Nie ma chętnych, to nie. Czas się skończył, jak to mówią. Dobra, serek. O właśnie, serka już mało było. Kurczę, mleka jest bardzo mało. 2 sztuki mleka nam zostały. Czekajcie, szybko dołożyć zaraz. Bo zaraz ktoś powie, że mu za mało. Nie zamówiłam mleka? Ale jaja. Czekajcie, mleko trzeba domówić. Szybko. Pyk, 5 sztuk, trochę przesadziłam. Poniosło mnie lekko. Ogólnie przepraszam was widzowie, jeżeli w trakcie odcinka dzisiaj słyszycie dźwięki na przykład takie. Albo takie. Drrr, czy coś w tym stylu. No ale ktoś, tutaj jakiś sąsiad mój remontuje sobie mieszkanie, więc dźwięki są niepożądane. Ja się akurat na to nie złoszczę. Lekko się wściekam, ale no wiadomo, no ktoś remontuje chałupę, no też nie ma co tutaj, wiecie, jakoś mu do niego mieć pretensji, że chcę po prostu sobie wyremontować, tak? Jeśli o mnie chodzi, lepiej, żeby robił to w nocy. Ja w nocy i tak nie śpię, no a w dzień po prostu nagrywam. Ale ja mam po prostu wyrozumiałych widzów i im to nie przeszkadza, więc też nie jestem na niego jakoś bardzo zła. Dobra, pyk. Co tu jeszcze? Mleko kolejne? Ile tego mleka pozamawiałam? Cholera. Za dużo, za dużo. O, kawka. Kurczę, kawki dawno nie uzupełnialiśmy. Ja patrzę, że tu poschodziła nieźle. No, na tę kawę to jest popyt, kurczę. Jest popyt. Dobra, mleczko. Oczywiście za dużo zamówiłam. Czekaj, jak to zrobić? O tak. I teraz tu mogę wyładować. O, i ten karton wywalę. Tu jajka. O, jajka też się przydadzą. Siup, siup, siup. Wywalmy to. Dobra, luks. Co tu jeszcze? Panzati. Panzati. Proszę bardzo, ja ciebie. Siup. Dobra. Kartonik możemy wywalić i mleczko. Jeszcze mleczko. No trochę za dużo tego mleka kupiłam, rzeczywiście mnie poniosło, 3 kartony za dużo. I soli troszkę, o, dobra, to sól się przyda. Dobra, i kartonik można wywalić. Pomóżmy Miruczkowi tu trochę uluźnić. Zapraszam, zapraszam do kasy. Karton, dobrze, 31, 35, dziękuję. Gotóweczką. 8,60, dziękuję! Miruś, weźcie, pośpiesz, bo chcę dniówkę kończyć. No i co tu jeszcze możemy, kurczę? Możemy ogólnie... Czekajcie, ile mamy wolnych półek? Kurczę, 2 tylko. No bo moglibyśmy wynająć sobie kolejną licencję. No bo już nas na to stać powoli. Ale... I tak naprawdę to tych licencji, zobaczcie, możemy już 4 nawet. Ale co zrobimy, jak nie zrobimy nic? Bo brakuje nam po prostu regałów. Ja tak szczerze teraz myślę nad tym, żeby tą sekcję odblokować. I tak zrobimy. Odblokujemy sobie sekcję. O, no i pięknie. No i pięknie. I zaczyna nam się układać. Pomyślmy teraz, jak to mądrze, ładnie rozłożyć. Tylko wiecie co? Zakończymy sobie dniówkę. Już niech tu, o i ładnie. Ładnie, coraz więcej tych klientów przychodzi. Czekajcie, ser spadł i cioka piki. Dobra, to zobaczmy. Mocno spadł. Mocno spadł z ceny, ale dobra, żeby mieć jakąś sprzedawalność, to musimy to zmienić. Cioka piki tak mocno nie spadły, ale mimo wszystko 60 dajmy. O. Otwórzmy sklep. No i dobra. I trzeba to jakoś ładnie posortować. Ja myślę, żebyśmy dali sobie tak makaronik. Sobie damy może tak. W ten sposób. Może lekko tym regałkiem sobie tu wyjdziemy. Żeby też zobaczyć, jak się tu zamkniemy jakby w lewą stronę. I dobra. I damy sobie to. Bo to w sumie pasowało. Pasowało tutaj. Chociaż w sumie może... No sama nie wiem.
Dobra, zobaczmy tak. No i te lodówki. Lodówki fajnie byłoby tu przenieść. Bo one też mi pasowały w sumie tu. Ale nie wiem, czy nie zrobić oddzielnej sekcji z lodówkami. Zrobimy chyba sobie oddzielną sekcję. A tu byśmy dali sobie w ten sposób, że damy regały. Tylko może, jakbym ten regał, bo tu będzie taka luka. Jakbym ten regał jednak, czekajcie, na razie go sobie darujemy. Dajmy go sobie tak. Czekajmy, niech on sobie kupi. Dobra. I na razie, dajmy sobie tak, że... Ale nie możemy. Dobra, to czekajcie, musimy to tak ładnie złączyć jakby. Że to musi być w ten sposób, żeby to... Czekajcie, ja zamknę kasę. Żeby to jakby rogiem tak tu... Coś... Ala w ten sposób, żeby to tak zrównoważyć niby. Może tak? Łyso trochę. No można byłoby tu lodówkę jakąś wkleić, nie? No ale znowu jakbym tą lodówkę tu wkleiła. Nie no, wkleję tą lodówkę, bo nie wytrzymam. Dajemy tą lodówkę tu. No nie no, ale znowu teraz mi się... Ajajaj, ciężkie te przemeblunki. No ale ja lubię, ja jestem taką perfekcjonistką, u mnie to musi być, wiesz... Radykalna zmiana sklepu w tym momencie następuje. I byśmy dali sobie to w ten sposób. No bo nie zmieścimy tu kolejnej lodówki, nie? No ale wtedy co z tą lodówką? Na tą możemy było dać... Dupa. Nie, dobra. Lodówki na razie mają stąd wyjazd. Sorry was widzowie. Jestem po prostu psychiczna. No i dobra. I co, nie może tak być? Pewnie, że może. I teraz tak. Ważne jest tylko, żeby tak, bo tu jest ryż. Więc teraz makarony, spaghetti i tak dalej dajemy obowiązkowo tu. O tak. Tu mamy masło orzechowe, więc damy obok. Sama nie wiem. Dobra, damy jeszcze tutaj to. Ale tu nie zmieścimy. Dobra, więc dajemy tak. Siup. Teraz to dajemy. No tu też nie zmieścimy. Dobra, to muszę dać takim lekkim odstępem. A powiedzcie mi, czy ja zmieszczę teraz tu lodówkę w takim wypadku? Kurde, jakbym lekko przesunęła w stronę drzwi, tylko wtedy tego zamykania nie będę mogła ładnego zrobić. No nie wiem, no nie podoba mi się to. Ej, a żeby zamiast robić to w ten sposób, taki głupi, to żeby zrobić to trochę lepiej. Żeby to zrobić inaczej w ogóle. Żeby to zrobić po prostu w taki sposób. I wtedy rogi mi nie będą przeszkadzały i nie będę musiała tego jakoś głupio zgrywać. Zobaczcie, połączyć to... O tak. Właśnie. I to jest mądry pomysł, tylko bardziej może w tą stronę. O tak. Ej, to jest jedna z mądrzejszych rzeczy, na jaką wpadłam. A to akurat na głupsza, bo... Bo tu mamy ryż, a bym chciała, żeby ryż był obok tego. Dobra, to nie, to wyjazd. Tu. I będzie... O tak.
Tu będą makarony. I teraz tu będzie ryś. W ten sposób. Teraz obok ryżu może być w sumie cokolwiek. Dobra, i mąkę dajemy tu. O, mąkę dajemy właśnie obok chleba, bo to też chleb z mąki się robi. O, właśnie. Teraz. Teraz nie wiem. Teraz to chcę zapalić światło. Kurde, musimy tam lampy jeszcze dokupić teraz. Dobra, lodówkę. Czyli żeby mieć spokój, na razie lodówka tu. I teraz tak, oleje. Dajemy tu. To na razie. Damy tu. Nie damy. Jezu, rozniesie mnie zaraz. Dobra, ci to damy. Nie damy, bo jakiś debil ustawił karton. Dobra, damy. Dobra, o tak. I teraz oleje damy tutaj. Ale ten odcinek miał dużo rozkmin. Natury, nie wiem jakiej. Jak coś, to no, zapasy sklepu są lekko mocno wykorzystane, ale no sorry, ja musiałam tu ogarnąć. Dobra, to tak. A ten regał możemy dać. Ej, na dobrą sprawę, jakbyśmy się postarali, to tu by można było dołożyć regał, nie? No dobra, na razie nie będziemy kombinować. Na razie damy regał kolejny, o, w tym miejscu. O tak. I teraz lodówki by się przesunęło w ten sposób. A ten regał z kurde, kawę nawet całą wykupili. To by się dało tu. I teraz lodówki damy tu. Ja pierdzielę. Ja podziwiam ludzi, co mają naprawdę ten supermarket ogarnięty, już taki wielki w ogóle. Jak tutaj powiększasz objętość tego marketu i w ogóle, no to musisz robić totalną przeróbkę, nie? Jeszcze jak masz tak nasrane w głowie jak ja, że wszystko musi być tu, tak równo, tu, tego, tak, ten, tamten. No to jest masakra. Dobra, otwórzmy kasę, może ktoś przyjdzie. Czy nie? Nie, no to zamykam. Dobra, to niech mi Rasek obsłuży. No a my to musimy, kurczę, niezłe zamówienia tu porobić. Jeszcze ja tak patrzę. Dobra, cyk. Tyk. Dobra, spis. Wody nie ma. Jajek prawie nie ma. Sera prawie nie ma. Herbata jest. Kawy w ogóle nie ma. Cukier domówić, sól domówić, olej domówić, sztukę. Oliwy z oliwek nie ma. Czokapiki domówić. Ryżu nie ma prawie. Makaron domówić. Spaghetti wcale nie ma. Mąki nie ma, jednej, drugiej. Chleba suchego trochę jest. No i masła orzechowego nie mam. I raz, ale robotę żeśmy zrobili. Ja cię pierniczę, what to to, chłopie. Dobra, ilu zabrakło rzeczy? 16 rzeczy nie znaleźli klienci. Ale utarg, kurde, ładny. Ej, rekordowy chyba. No, jajka, kawa i chleb. Jajka, kawa, chleb. Jajka, kawa, chleb. 4, 10. Jajka, kawa, jajka, kawa. Ja muszę teraz, bo nie pamiętam, gdzie są te, wiecie, miejsca i w ogóle 4,60, bo pozmieniane tu w sklepie. I kawa. No ha, kawy nie zrobię, bo nie mam. Dobra, czekajcie. Trzeba pozamawiać to wszystko, ale aż kusisz, by te licencje wykupić, no ale nie mogę na razie. Dobra, kawy sobie zamówmy 3 paczki, od razu to rozłożę. Na razie nie będę może wpuszczać klientów, kurczę, bo to jest dzić. To jest dzić. Kawa. Ładna cena. Mamy 12,70. O, to będzie dobre. Albo w sumie, wiecie co, ja otworzę ten sklep. Ale
na dzisiejszy odcinek to by było na tyle, bo i tak, kurczę, mi się zgadza ponad godzina z tego, co widzę, się rozgadałam, zagrałam, ale jaja. Dobra, widzowie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli ktoś dotrzymał do tego momentu i wytrzymał moją głupią gadkę, moje rozkminy natury psychicznej, tutaj załamania nerwowe w tym filmie, napiszcie komentarz. Janina, jestem z tobą. Tak, słuchałem cię cały odcinek, zachorowałem przez to psychicznie, zwróć mi na leki, możecie napisać co chcecie. Trzymajcie się, miłego dzionka i żeby wam się w życiu dobrze wiodło. Papatki!